witamy w niedzielę. Mamy około południa i chciałem dzisiaj porozmawiać na temat pewnej koncepcji, która gdzieś krąży w internecie, pewnego pomysłu, z którym dosyć się nie zgadzam. Mianowicie takim, że jeśli masz projektor, to powinieneś oglądać go tylko w piwnicy i najlepiej weź sobie taśmę izolacyjną i zaklej wszystkie wloty światła, bo nic nie zobaczysz. Jest godzina 11:50, dopijam drugą kawę, idziemy, zostawiamy okno odsłonięte i zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek widać na projektorze. No ale nie będziemy się poruszać jednak po takich rozwiązaniach najtańszych, ekonomicznych, ani nawet średnich. Od razu bierzemy Javisa, laser HDR 4K, jedziemy. Chodźcie. Przecież nie będę sobie deptał dywanu, swoją drogą ładny. Ania wybierała. Więc pokażę wam dzisiaj obraz z projektora, którego no, nie powinniście widzieć, no bo obraz z projektora. Odsłonięte okno. Obraz z projektora. To według części informacji, które znajdziecie w internecie, przecież nie może razem występować. A jednak, przechodzimy do omówienia, co to jest, do czego służy, jak działa, jak wygląda nowa zabawka Javisa, laserowy NZ3. Pamiętajcie o podstawach techniki, czyli po pierwsze mamy światło i nie ma żadnego projektora, który zaświeci jaśniej od słońca. Takie rzeczy nie istnieją. Druga rzecz, wy oglądacie obraz, który zarejestrowała kamera, następnie wyświetla się na swoim monitorze, więc oczywiście możemy wam trochę sugerować, jak ten obraz wygląda, ale nigdy nie zobaczycie dokładnie tak, przy pomocy swojego monitora, jak ten obraz naprawdę wygląda. Więc pozwólcie, że finalnie usłyszycie naszą konkluzję. JVC jest to japoński producent sprzętu audio-wideo. W audio możecie go kojarzyć głównie na dzień dzisiejszy z takich rzeczy jak Car Audio, gdzie potrafi robić systemy całkiem przyjemne, jeżeli chodzi o wideo, kamerki od JVC-a plus w tym momencie, jak widać, projektory. JVC robiła w projektorach. Jasne, macie wielu różnych producentów projektorów. Macie projektory za 5, 10, 15 tysięcy. Za 15 tysięcy dostajecie dzisiaj omawianego. A projektorami, które JVC jakby rozwija od dłuższego czasu, są projektory z układem Deala, które zaczyna się od 25 tysięcy. To jest już wiadro pieniędzy. Większość producentów w ogóle nie robi projektorów za 25 tysięcy i JVC od 25 tysięcy idzie jeszcze w górę. Tak, JVC jest to jeden z dwóch najlepszych producentów sprzętu wideo typu projektory w mojej ocenie. Na samej górze w mojej ocenie macie tylko i wyłącznie JVC i Sony. Nic więcej. Tak, JVC ma już w swojej ofercie projektor laserowy nawet od kilku lat. Było to JVC Z1, z którym były dwa problemy. Po pierwsze, już jest ma kilka lat, czyli to jest 17 rok, czyli moglibyśmy oczekiwać update'u, no ale jest drugi problem. JVC Z1 jest to projektor laserowy, który kosztuje około 160 tysięcy złotych. Mogę się mylić plus minus o 1000. W przypadku akurat tego projektora pomylenie się o 1000 to jest poniżej 1% jego wartości. I to powoduje, że JVC Z1 no nie jest najbardziej popularnym projektorem na rynku. Głównym powodem, aby w ogóle wykorzystywać laser, jest to, że dostajecie większą żywotność. Możecie też dostać przy okazji lasera bardziej intensywny obraz oraz możecie też przy laserze mieć coś takiego jak całkowite jego wyłączenie w danych momentach, czyli macie klatkę, kiedy obraz jest całkowicie jasny, a następnie możecie mieć, jest całkowicie ciemny. Żywotność na dzisiejszych projektorów laserowych jest potężna. Czyli projektory zwykłe na lampie obecnie mają żywotność 5000 godzin. Kilka lat temu było to na poziomie 1500 godzin, czyli z 1500 godzin kilka lat temu przeskakujemy na żywotność na poziomie 5000 godzin, co jest standardem. Na dzień dzisiejszy mamy trzykrotne wydłużenie tej żywotności, ale jeśli jeszcze zmieniamy na dzień dzisiejszy na laserówki, wtedy nasza żywotność skacze do około 20000 godzin w trybie lasera, kiedy świeci najintensywniej i najmocniej. Więc 20 tysięcy godzin, moi drodzy, to jest tyle, ile realnie mogą świecić niektóre telewizory. Słuchajcie, pieniądze, jakie trzeba położyć za ten projektor na dzień dzisiejszy, to jest plus minus 15 tysięcy złotych.
To jest względne, bo z jednej strony 15 tysięcy nigdy nie będzie mało, ale z drugiej strony dostajecie projektor z laserem 4K do domu z HDR-em, więc trochę tych zalet jest. Jest to suma, która jest spora, ale jest warta przemyślenia, jeśli mówimy o produkcie naprawdę przyzwoitej klasy. Rozmiar tego projektora nie należy wcale do dużych, bo JVis nas przyzwyczaja do tego, że robi naprawdę wielkie kubeły, które ważą po 15-17 kg. Tutaj dostajemy dosyć filigranową budowę, która ma szerokość plus minus 40, głębokość 35, na wysokość 15 cm. A z uwagi na to, że na chwilę obecną cały czas macie obraz z niego, więc go jeszcze nie oderwałem od sufitu, to jest rozmiar mniej więcej takiego wzmacniacza. Masa też jest dosyć filigranowa jak na JVisy, dlatego że JVis i projektory ogólnie wielkie, najczęściej to było kilkanaście kilogramów, tutaj dostajecie masę na poziomie 6,5 kg. To taki sporo uboższy od tego wzmacniacz. 4K. Oczywiście, projektor przyjmuje sygnał 4K, projektor wyświetla sygnał 4K. Pojawi się na pewno pytanie na temat natywności tego układu i powiem Wam tak, wchodzicie w menu i znajdujecie informację e-shift. F-Sheet będzie nam sugerował, tak jak to było w poprzednich modelach JVisa, że następuje przesunięcie całego systemu obrazu. Z tego, co mogłem wywnioskować z tego projektora, dostajemy układ natywny Full HD, który następnie jest obrabiany przy pomocy przesunięcia fizycznego któregoś z elementów układu optycznego do 4K. Obsługuje HDR10 i HGL, więc kompatybilność ze współczesnymi systemami HDR-u, tak. Ten projektor ma coś, co nazywa się autotone mapping, czyli jest to dostosowywanie, dokalibrowywanie sposobu jego pracy w momencie, kiedy wyświetla HDR. Bo w momencie, kiedy wyświetla HDR, poza tym, że dostaje informacje, czyli jasność danych pikseli, informacje o tym, jakie są kolory i tak dalej, dostaje też ogólnie metadane, które informują projektor, jak ma dostosować swoją pracę, czyli jasności i kontrasty, tak aby ten HDR był jak najlepiej wyglądający. I to znaczy, że pomiędzy jednym a drugim filmem wy nic nie zmieniacie, a projektor sam się podkalibrowywuje pod dany materiał. Tak, jak najbardziej projektor wie, że obecnie oglądacie HDR, czyli oglądaliście zwykły materiał bez HDR-a, następnie dostajecie sygnał z HDR-em, więc on przestawia automatycznie swoją pracę na HDR, a następnie jeszcze dokalibrowywuje sposób pracy w danym materiale HDR. No tu jest dosyć ciekawa zagadka na temat kontrastu tego projektora, bo producent podaje Wam informację nieskończoność do jednego. Trochę optymistycznie. Polega to na tym, że skoro mamy laser, w niektórych momentach, kiedy macie ustawiony właśnie sposób pracy źródła światła, czyli lasera na zmienny, on potrafi przeskoczyć do sytuacji, kiedy ma całkowicie czarną klatkę w obrazie i całkowicie odciąć źródło światła. Więc wtedy, kiedy macie klatkę, powiedzmy no, taką jak tutaj teraz, macie jakieś światło, czyli mamy jasną klatkę, a następnie macie klatkę całkowicie ciemną, kiedy on wyłączy całkowicie swoje świecenie, więc w ten oto sposób uzyskujecie kontrast nieskończoność do jednego. Trochę ambitnie. Za to od strony rzeczywistej, robiąc paralele do innych produktów JVisa, wyciągniecie N5, N7, tym bardziej wyższe, to powiecie, że hej, ale inne te droższe JVisy mają wyższy kontrast tak, w takim obrazie. I to będzie całkowita prawda. Kontrast w tych projektorach jest mniejszy niż dostajecie w wyższych, droższych modelach JVisa, no ale jasność jest wyższa, no więc tak to działa. Z jasnością tego projektora jest mały dowcip. Macie 3000 ansi, ale 3000 ansi na laserze. Więc efekt jest taki, mamy światło w pomieszczeniu, da się tutaj normalnie funkcjonować, obraz jest widoczny. I powiem Wam tak, w warunkach ciemnych, w nocy, my zawsze tą jasność naprawdę obniżamy. Czyli zmieniamy mu tryby na pełną moc, czyli na jakiś zmienny ciemny, tudzież na eko, żeby on świecił właśnie jak najciemniej. Czyli w warunkach ciemniejszych, swobodnie z 3000 ansi uzyskacie, no, 3-metrowy obraz to bardzo komfortowo z wysokim poziomem kontrastu i jasności. W warunkach takich, jak mamy w ciągu dnia, nasz ekran ma 2,20 szerokości, chyba bardziej 2, to nie, tutaj naprawdę niczego nie brakuje w ciągu dnia. No jest. I świeci. Mam. A, to projektora, to też jest. Skoro już przebrnęliśmy przez żenujący żart prowadzącego,
zoom i fokus. Oczywiście takie funkcje w tym obiektywie też występują. Zoom wynosi 60%, tyle że zoom i fokus są realizowane manualnie. Możecie być przyzwyczajeni do innych produktów od firmy JVC, gdzie zoom i fokus są realizowane elektronicznie. Tutaj jednak mówimy tylko o możliwościach manualnych. Lens shift. Tak jest, tyle że jest to projektor DLP. Większość projektorów DLP, jeżeli ma lens shift, to on jest taki filigranowy. Tutaj jest on w miarę konkretny. Co to znaczy jego dokładne przesunięcie lewo, prawo, góra, dół? Zaraz zobaczycie na nagraniu, ale chciałem zaznaczyć jedną rzecz. Większość JVC-ów ma to realizowane elektronicznie, ten ma realizowane to manualnie, no ale jak powiedziałem, laser i przy okazji najtańszy, więc niektóre rzeczy możemy mu wybaczyć. Kabelki. To jest przyszłość. No i tak samo do projektora potrzebujemy się podpiąć no, jak najbardziej kablami, tylko pytanie jakimi. Jasno podpinamy się przy pomocy obecnie kabli HDMI. Ten projektor ma dwa złącza HDMI, w tym, że jedno, które ma HDMI 2.0 ze standardem HDCP 2.2. Macie też jedno złącze VGA, którego chyba nikt nie użyje. Jedno złącze, które użyją wszyscy, czyli oczywiście złącze zasilające i jedno złącze typu trigger. Trigger nam pozwala na to, abyśmy mogli na przykład z projektora wysłać sygnał do sterownika ekranu i w momencie odpalenia projektora automatycznie rozwija się ekran, po wyłączeniu automatycznie zwija. Tak występuje, tyle że musimy zawsze się odnieść do jakichś innych wartości. Po pierwsze, w momencie kiedy włączycie go w tryb eco plus jeszcze wyłączycie e-shift, on jest naprawdę bardzo cichy, czyli tam będzie poniżej 30 dB. Jeżeli włączymy mocny tryb pracy lasera, włączymy e-shift, on staje się głośniejszy i w całkowicie odizolowanym, cichym pomieszczeniu jasno go usłyszycie. Tyle że, kiedy oglądacie jakikolwiek materiał wideo, no... mikrofon jest bezpośrednio pod samym projektorem, plus minus pół metra, więc w tym momencie obejrzycie chwilę z wyłączoną całkowicie głośnością, a następnie ustawimy głośność takiej, jakiej najczęściej używamy w trakcie oglądania filmów. Kontent się na niej było 10-krotnie więcej warte, więc do roboty! Głośniki i tak Wam go całkowicie zagłuszą. Dalej, nawet oglądając go w nocy, kiedy chcemy jednak troszeczkę ciszej go sobie posłuchać, całe nasze głośniki, to on nadal, jego hałas nie jest przeszkadzający. W naszym pomieszczeniu znajduje się wentylatory, znajduje się komputer, znajduje się lodówka i pomimo tego, że cały czas ten projektor pracuje, to nie jest to hałas nam przeszkadzający. Nawet kiedy obejrzeliśmy, żeby dokładnie wiedzieć jak pracuje, kilka sezonów niektórych dobrych seriali na tym projektorze, cały czas odgłos jego pracy jest na poziomie całkowicie akceptowalnym. Ale jeżeli oczekujecie, żeby projektor był absolutnie bezgłośny, JVC N5 i wyższe modele. Minusy tego urządzenia i zawsze kiedy będę rozmawiał o jego wadach, będę miał na myśli to, do czego się będę odwoływał w przypadku projektora JVC, czyli innych projektorów JVC. Po pierwsze manualne ustawienie, że zoom, focus, lens shift jest manualne. Zoom, focus, lens shift jest też mniejsze niż w N5. Kontrast taki rzeczywisty w trakcie oglądania materiału według mnie jest niższy niż w N5. Dalej hałas w trakcie pracy na co dzień, tak samo jest on wyższy. Ostrość według mnie samego obrazu też jest niższa niż w N5, no ale obiektyw tu, obiektyw N5. Największą zaletą tego projektora jest jego czytelność. Słuchajcie, oglądamy go w momencie, kiedy są naprawdę dla projekcji warunki średnie, czyli macie światło wpadające z dworu, tudzież mogą być zapalane jakieś lampki, ten obraz jest czytelny i ten obraz jest naprawdę wyraźny. Ja pokazuję nagrania oczywiście z telefonu moim znajomym i większość z nich mówi, ale jak to, to masz zapalone lampki, coś robisz i tu jest wielki obraz z projektora, to jest czytelne? Mówię, tak, na żywo to robi ogromne wrażenie. Ja jestem trochę do tego przyzwyczajony, ale zauważyłem, że sporo osób, które widziały to po raz pierwszy, miały naprawdę szczęki na podłodze, że jakim sposobem obraz z projektora w momencie, kiedy jest światło słoneczne i tak dalej, jest cały czas czytelny, naprawdę do dobrego poziomu. To jest jego największą i nie ma co ukrywać najbardziej kluczową zaletą. Drugą taką największą zaletą tego projektora jest jego zgodność ze współczesnością. 4K jest HDR, no jak najbardziej. Tyle, że JVC jeszcze potrafi sam dostosowywać ten materiał HDR, tak aby on wyglądał jak najlepiej. Dalej, same takie kwestie, jeżeli chodzi o instalację. Lens shift pionowy, oczywiście poziomy jak najbardziej. Zoom całkiem spory, bo 60%, czyli da się go zainstalować. Nie jest to tak trudne jak w przypadku projektorów, które nie mają przesunięcia samej optyki.
Czy ten projektor ma sens? No to zależy, do czego chcecie go użyć. Jeżeli chcecie zrobić sobie całkowicie zamknięte, odizolowane pomieszczenie gdzieś w piwnicy, gdzie nie wpada żadne światło i chcecie użyć tego projektora, no bo to będzie akurat najtańszy z JVisów, no to nie w tą stronę. To nie jest projektor przeznaczony do takich całkowicie odizolowanych, zamkniętych salek projekcyjnych. Jak dla mnie ten projektor najbardziej się odnajduje właśnie w takich warunkach brudnych. Wpada światło słoneczne, tudzież mamy zapalone lampki w pokoju. Lampki w pokoju zapal. Jak widzicie, cały czas obraz jest z nami. No, możemy zgasić. Albo jeszcze raz zapalić, żeby wam pokazać. Możemy zgasić. Widzicie? Voice control. Tyle, że ten projektor, kiedy użyjecie do niego zwłaszcza ekranu ramowego o powierzchni zwiększającej kontrast, dla przykładu 2,5 metra lub nawet większy, będzie to wyglądało jak wielki telewizor. I do takich zastosowań ja bym go przewidział. Nie do zamkniętych, całkowicie odizolowanych, ciemnych salek kinowych, tylko do tego, aby on zastąpił telewizor. Jasne, możecie powiedzieć, no ale 15 tysięcy to nie mało. Tyle, że jeśli zrobicie ekran ramowy, który będzie miał 3 metry szerokości, to takich telewizorów na dzień dzisiejszy nie ma. Ten projektor ma laser, więc nie ma znaczenia to, że będziecie oglądali go przez godzinę, dwie, trzy dziennie. To jest 20 tysięcy godzin, to jest dużo zabawy. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Nie, nie jest to konkurencja dla N5, tak, jest to konkurencja dla telewizora.